Pięć ostatnich tomów w serii komiksowej Kapitan Żbik. W kolejności są to odcinki od 50 do 54. Wszystkie powstały do Władysława Krupki. Cztery pierwsze wydane zostały w 1982 roku i stanowią jedną opowieść. Autorem ich rysunków był Jerzy Wrublewski. Tom 50 nosi tytuł St. Mary wychodzi w morze. Opowiada o tytułowym statku, z którego podczas pobytu w Gdyni ginie bez śladu marynarz Hans Jürgen. Żbik Teraz już w stopniu Majora, przybywa na miejsce, rozpoczynają się zakrojone na szeroką skalę poszukiwania. Odnajduje się marynarska kurtka zaginionego i milicja trafia do kobiety, która ją znalazła. Jeżeli wierzyć podpisowi pod ostatnim rysunkiem, album ten powstał jeszcze w 1980 roku, ale na premierę czekał aż dwa lata. Jednym z ewentualnych powodów było że nie jest to pasjonująca literatura. Przede wszystkim nie tak konstruuje się dobry kryminał. Nie ma tu bowiem niczego, co mogłoby wzbudzić nasze zainteresowanie intrygą. Całe śledztwo opiera się na raczej absurdalnym założeniu, że z portretu pamięciowego ktoś z drugiego końca Polski bezbłędnie rozpoznał poszukiwaną kobietę. Ciekawostką jest pierwsza w serii próba wprowadzenia bardziej rozbudowanego wątku romansowego, tyle że scenarzyście najwyraźniej mylą się imiona i nazwy miejscowości. Danuta z z albumu Gotycka Komnata zamienia się w Krystynę z Waśniewic. do tego tamta miała rude włosy i okulary, a ta tu ma blond. Chyba, że chodzi o jakąś inną panią kustosz z prowincjonalnego muzeum, ale to rodzi pytanie, z iloma takimi romanse miał nasz dzielny major. Jeśli chodzi o rysunki, to wciąż nie podoba mi się sposób, w jakim wróblewski rysuje Żbika. Wyraźnie nie udaje mu się próba zrobienia z niego amanta w sile wieków w stylu kary granta. Pani Krystyna też nie sprawia dobrego wrażenia. Dużo lepiej udała się przesłuchiwana na końcu pani Teresa. Zresztą widać jak Żbik, Pożera ją wzrokiem, a może to tylko moja wyobraźnia. Tom 51 nosi tytuł Nieodebrany Telegram. Opisuje dalsze poszukiwania, które skupiają się głównie na dziewczynie, Polce, z którą widziany był zaginiony marynarz jak się okazuje, ona też zapadła się pod ziemię. Najbardziej tajemniczą poszlaką jest telegram, odnaleziony w jej skrzynce pocztowej, w której ktoś pisze do niej, że jej ciotka jest ciężko chora, co nie było zgodne z prawdą i każe jej przyjechać, podpisując się jako wujek. O tym, że władza miała w tym okresie poważniejsze sprawy na głowie od wydawania komiksów propagandowych, świadczy fakt, że tytuł albumu nie tylko brzmi fatalnie, ale napisany jest z błędem, bo nieodebrany pisze się razem. Tom ponownie zaczyna się sceną romantyczną pomiędzy Żbikiem i panią Krystyną. Ta ostatnia jest wyraźnie zakochana w przystojnym milicjancie, kto nie był, aczkolwiek Żbik zachowuje się w typowy dla siebie drewnianej, dżentelmeński do przesady sposób. Śledztwo tym razem ma przede wszystkim pokazać, jak społeczeństwo sumiennie współpracuje z milicją. Każdy ochoczo zgłasza się, by złożyć zeznania. Jeden to nawet jedzie zbyt goszczy do Gdyni, żeby opisać żbikowi to, co widział. I każdy ma fotograficzną pamięć. Bez pudła pamięta wszystkie szczegóły, jakiegoś przygodnego spotkania, jakby je sobie wynotował w notesiku. Intryga dalej jest nieciekawa, bo wciąż nie wiemy, o co w niej chodzi, aczkolwiek dostajemy jeden malutki element, który ma pobudzić naszą wyobraźnię, ów tytułowy telegram. Żbik wygląda tu trochę lepiej. Wróblewski wyraźnie szuka sposobu, jak rysować go, żeby był jednocześnie atrakcyjny, ale też ukazać, że starzeje się, bo komik spróbował nas przekonać, że to postać autentyczna. Tom 52 nosi tytuł Ślady w lesie. W odcinku tym milicja odnajduje ubranie przyjaciółki Hansa w lesie, a następnie jego ubranie w zbiorniku znajdującym się w Instytucie Paliw Płynnych. Następnie okazuje się, że zaginiona pracowała w tym samym instytucie, a w jej domu odnalezione zostają poufne dokumenty wyniesione stamtąd. Do Żbika zgłasza się jej przełożony, inżynier Żak, który przyznaje się, że to on udostępnił jej te dokumenty. W tomie tym dowiadujemy się wreszcie o co chodzi. Najprawdopodobniej o szpiegostwo przemysłowe. Poza tym, jednak, album jest bardzo przegadany. Wysłuchujemy wielu technicznych informacji, które co prawda żbik przyswaja bez większego trudu, albo przynajmniej tak twierdzi, ale dla czytającego są one dość nużące. Całe śledztwo wciąż wydaje się posuwać do przodu, jedynie dzięki temu, że poszlaki same się znajdują, nawet gdy ich nie szukać. Widzimy na przykład miejscowego rolnika, który znajduje kobiece ubranie w lesie i oddaje je natychmiast na milicję, cały szczęśliwy, że może jakoś pomóc. Przy tak pozytywnym nastawieniu społeczeństwa mam wrażenie, że udział Żbika jest tu całkowicie zbędny. Przez trzy albumy nie zdołał praktycznie niczego samemu wygłówkować. Rysunki są dość udane. Mamy wiele dobrze narysowanych większych twarzy męskich, a także obowiązkową piękność w rozmowie ze Żbikiem. Tom 53 na tytuł Smutny finał. Dochodzenie w dużej mierze przejmuje w nim major Mirecki z SB, który kieruje akcją stopniowego osaczania inżyniera Żaka, na którego wskazują wszystkie dowody. Wychodzi na jaw, że współpracując z jakimś bliżej niesprecyzowanym, obcym wywiadem. Którejś nocy milicja podąża za nim, gdy udaje się na spotkanie ze swymi zleceniodawcami. Zakończenie tej intrygi jest bardzo słabe i to pod wieloma względami. Oprócz tego, że żbik efektownym ciosem Nokautuje tu głównego złoczyńcę, którym rzecz jasna okazuje się Niemiec, udowadniając, że mimo wszystko jest jeszcze na chodzie. Przede wszystkim okazuje się, że wszystko to, co oglądaliśmy w poprzednich trzech tomach. Nie układa się bynajmniej w żadną logiczną całość. Bo po co w ogóle Hans uciekał ze swego statku? Kto wysłał telegram do zaginionej dziewczyny, który był w centrum uwagi tomu drugiego? Po co było porywać dziewczynę, która nawiasem mówiąc na koniec zachowuje się w sposób całkowicie sztuczny? Po co podrzucać ubrania w różnych miejscach? Chyba tylko i wyłącznie po to, by milicja mogła ostatecznie dodać dwa do dwóch i dotrzeć na miejsce schacki. Hans Jurgen dołącza tym samym do grona najgłupszych przestępców w dziejach serii, obok bandyty z jaskini zbójców. Do tego scenarzysta ponownie posiłkuje się jakimś całkowicie niewiarygodnym świadkiem, który sam zgłasza się na milicję, bo widział poszukiwanych i wszystko co istotne zapamiętał. Tytuł albumu jest rzecz jasna symboliczny. Żbik żegna się z czytelnikami w przedmowie do komiksu, jak to ujmuje przechodząc do innej odpowiedzialnej pracy, chociaż nie wiem do jakiej innej pracy mieli szansę przejść emerytowani milicjanci. W jego trakcie najwyraźniej przekazuje pałeczkę oficerowi SB, a na koniec wypowiada sakramentalne moja rola skończona. Rysunki ponownie mogą się podobać, zwłaszcza wspomniany lewy prosty Żbika, po którym Hans stracił przytomność. W ten sposób seria przestała istnieć na następne 21 lat, ale prawdę mówiąc lepiej byłoby, gdyby pozostała w stanie nieistnienia. W latach 2004 w bezpłatnym tygodniu poznańskim okazał się tom 54 pod tytułem Gdzie jest wybrzeże w Purwil. Scenariusz do niego napisał ponownie Władysław Krupka, a autorem rysunków był Bogusław Polch, który już wcześniej pracował przy Żbiku. W 2013 roku komiks w formie albumu wydała Kultura Gniewu. Składa się z 24 stron, czyli mniej niż standardowy album Żbika. Odnosi się do autentycznej kradzieży, kiedy z muzeum w Poznaniu skradziono obraz w Wybrzeże w Purwil Moneta. Poza tym jednak fabuła jest całkowicie wymyślona i nie poparta jakąkolwiek analizą faktów. W komiksie pojawia się Jan Żbik, Emerytowany już dziś pułkownik, który pomaga w śledztwie, ale głównym bohaterem jest jego wnuk, komisarz Centralnego Biura Śledczego Michał Maciej Żbik. Ślad prowadzi najpierw do Paryża, a następnie do Abu Dhabi, gdzie jednak urywa się. W zasadzie trudno powiedzieć, że mamy tu do czynienia z jakąś historią, raczej z jej kawałkiem. A może bardziej szeregiem pretekstów do tego, by po pierwsze wysłać prowadzącego śledztwo w egzotyczne miejsca świata. I żeby pokazać go flirtującego z atrakcyjną podejrzaną. Wnuk żbika, poza dość idiotycznym dwuimieniem, jako postać może się nawet podobać, ale to jedyna rzecz, która jest tu na poziomie. Dialogi są w większości nieudolne, a rysunki bogusława Polcha tragiczne. Być może najgorsze, jakie w życiu stworzył, ten zasłużony dla polskiego komiksu artysta.